Drodzy państwo, mamy dzisiaj do przypomnienia smutną rocznicę. Otóż właśnie 3 lipca w roku 1971 zmarł Jim Morrison, amerykański rockman i poeta, frontman grupy The Doors, miał zaledwie 27 lat. Umierał w Paryżu. Paryski lipiec był tego lata wyjątkowo upalny. Jim akurat przeżywał kolejny nawrót swojej głębinowej depresji. Ostatnio sporo popijał, nieustannie próbował porzucić whisky, wrócić do pisania, ale ciągle mu się to nie udawało. Przed nim na stole wciąż leżała czysta kartka papieru. Pamela, jego żona, wspominała, że raz po raz wstawał od stołu, Patrzył w lustro, nieruchomym wzrokiem zagłębiał się we własne źrenice, jakby tam chciał szukać natchnienia. Niestety na darmo. Z pisaniem wyraźnie mu nie szło, wyszedł więc z domu. I tutaj wersje tego, co stało się potem, są liczne i rozbieżne. Prawdopodobnie spacerował po pustych ulicach przez całą noc. Niewykluczone, że poszedł do klubu Rock and Roll Circus. Tam na zapleczu kupił nieco heroiny, przedawkował, wywleczono go tylnymi drzwiami. I odstawiono do domu. Pamela napuściła wody do wanny i tam złożyła go, żeby powoli przyszedł do siebie. Potem w biografii artysty następuje czarna dziura był piątek. Telefony w tej sprawie rozdzwoniły się dopiero w poniedziałek. Nie wiadomo skąd i jak rozeszły się pogłoski, że Jim Morrison nie żyje przedstawiciele firmy płytowej Elektra, która wydawała jego krążki w Paryżu dzwonią do amerykańskiej ambasady ta odpowiada, że nic im nie wiadomo o śmierci obywatela amerykańskiego nazwiskiem Jim Morrison. No cóż takich fałszywych alarmów było wcześniej już Kilka. Wszyscy mieli więc nadzieję, że jest to kolejna niesprawdzona pogłoska. No, sprawy przybrały poważniejszy obrót, gdy zaniepokojony Bill Siddons, menedżer artysty, zadzwonił do niego ze stanu. Telefon odebrała Pamela i powiedziała tylko, żeby jak najszybciej. Przyjeżdżał bez słowa wyjaśnienia. Kiedy menedżer zjawił się w Paryżu, został już zapłakaną dziewczynę i zapieczętowaną trumnę, oraz podpisany akt zgonu. Bez rozgłosu poczyniono przygotowania do pogrzebu. Pamela podała amerykańskiej ambasadzie, że obywatel Jim Morrison nie miał żadnej bliższej rodziny, a jako oficjalną przyczynę śmierci wpisano atak serca. W środę po południu. Trumnę złożono w ziemi na cmentarzu Perla 6 na tym samym cmentarzu, który tak często Jim zwiedzał w ostatnich tygodniach, szukając grobów Edith Piaf, Oscara Wilde'a, Balzaka, Bizeta, Chopena. Na pogrzebie było pięć osób. Nad mogiłą stali krótko, złożyli kwiaty i rozeszli się. Bez słowa. Ale takie śmierci jak ta nie przestają fascynować mimo upływu lat. Teorii na temat przyczyn odejścia Jima namnożyło się co niemiara. Jakoś nikt z fanów nie chce przyjąć do wiadomości, że Jim umarł tak po prostu na atak serca we własnej wannie. Spiskowe teorie wzmagał fakt, że właściwie nikt poza lekarzami nie widział ani tym bardziej nie badał ciała zmarłego. Nie było protokołu policyjnego, nie przeprowadzono wizji lokalnej, nie przeprowadzono autopsji sekcji zwłok. Pamela twierdziła, że przede wszystkim chciała uniknąć podobnego cyrku, jaki towarzyszył śmierci Janice Joplin czy Jimiego Hendrixa. No ale ta wanna, ta wanna. No i Jim często miał do czynienia z heroinistami. Sam zażywał ten specyfik. Ale nie przy pomocy strzykawki, bo panicznie bał się ukłuć igłą, lecz wdychał narkotyk od czasu do czasu. Do wanny składa się osoby, które przedawkowały, bo to podobno najłatwiej wyprowadza z odurzenia, i całe otoczenie o tym wiedziało. A wdychana heroina pomieszana z alkoholem stałym towarzyszem życia Morisona zresztą powoduje najszybszą śmierć paraliżuje system nerwowy. Pojawiały się także bardziej fantastyczne teorie, że zginął wskutek działania czarów, pewnej odtrąconej kochanki, indiańskiej szamanki, która miała go uśmiercić na wielką odległość, bo aż z Nowego Jorku. Inne teorie skłaniają się ku działaniu FBI, które jakoby miało w ten sposób usunąć jedną z głównych postaci niebezpiecznej dla Stanów Kontrkultury. Na tej zasadzie władze amerykańskie w kilka lat później będą próbowały deportować ze Stanów Johna Lennona. Fani, nastawieni bardziej zdroworozsądkowo, przyjmują po prostu do wiadomości, że Jim popełnił samobójstwo. Z tym, że samobójstwo rozłożone w czasie. A alkohol czy narkotyki były tylko sposobem coraz mocniejszego zaciskania pętli na własnej szyi. A mnóstwo jest i takich, którzy twierdzą, że Jim Morrison wcale nie umarł. Zaaranżował jedynie swoją śmierć, aby porzucić życie publiczne. Miał dość statusu gwiazdora, nieustannej rozpoznawalności na każdym kroku. W ten piątek, 3 lipca, po prostu chciał zejść. Ze światowej areny chciał znaleźć swobodne miejsce dla twórczości i luksus, jaki daje anonimowość. Zresztą bawił się wcześniej w takie rzeczy. W 1967 roku, kiedy The Doors nie mieli jeszcze ani jednego przeboju singlowego, to właśnie Jim Morrison zaproponował chłopakom, że upozoruje ni mniej, ni więcej tylko własną śmierć, aby w ten sposób ściągnąć na zespół powszechną uwagę. Teraz jednak sytuacja była odwrotna zespół był dostatecznie sławny, śmierć lidera nie była mu już do niczego potrzebna. Ale paradoksalnie, kiedy nie była do niczego potrzebna, nadeszła w ten lipcowy, upalny piątek.